na dworze coś tam jeszcze stało. Kierują się w kierunku dworca. Daliśmy sobie cynk, nie? Oni mignął lewym, ja mu mignąłem w prawym, gdzieś na krzyżowo, tak. A. Coś takiego. Jak ten od tego, od ustawy VAT-owskiej pierwszej? Profesor Witold, tak. Wiedziałem. Jak on je denerwował, ten Witold Mozeleski, on pisał swego czasu co chwilę za platformę. Artykuły na temat właśnie ustawy VAT-u, jak tego, jak tam źle, jak co trzeba zmienić. Tak, ja myślę, że ty chuju, a kto to napisał? Kto nas w to gówno wpakował, nie? O, że tam wymądrzał, kurde. Opowiadał. Jo. Też za każdym razem, jak to słyszę, to sobie tak sobie myślę. To bardzo dobre. Bardzo dobre.
Mieszka.
Mokton był, jak ci powiedziałam, duże 5 km. Gdzieś. A, my tu byliśmy kiedyś, no. No? Nie raz. Skręć w lewo, A1, S75. Wyglądanie.
otwarte.
właśnie, ta część chyba odjedzie tutaj też w kierunku Bytowszczy.
worek się zawinie. Jaki worek się? Ty się na worek nie oglądaj, tylko kurde, masz u przodu. Gdzie ci się zawinie? Tego? Kumasz. Wszystko spodnie, wszystko.
dwa wątki są główne, nie? Póki co ten Marlo, chyba się tego właśnie, bo po prostu po cichu czyści okolice i ten. I wyborcze. Razem jak jechaliśmy do Olka, to autostrada kończyła się z Warożyniem. Kołówcze. A może ona do Gmarza? Nie, no to Warożyn chyba. Aleksander i Aleksandra, tak? Nie, nie, Anna, co ja mam.
nie osłuchałem. Tak, słuchałem. Pięć programów po kolei. No tak. No dużo te pociągi są, że nie są ładniejsze, czy elegantszy, drugi mniej. Wczoraj z Agatą jechałyśmy rano region nowoczesny z powrotem tego już starego typu. Dobrze. No różnego rodzaju są. A od której jechaliście? Na filmiku sprawić, ale być może właśnie na Lipcach to był. Ja stałem na Szlabanie, a byście jechały. To 9. Tak? Tak szybko? Ja się chyba pojechałem, byłem już dalej. No tak, bo ja w sumie wcześniej wyszłam. Thank you.
będzie jechało do 2 km, a przyjechała minut. Nie, 24. Przybywa minut z tego powodu, że zamiast jechać 140, jedziemy 118. A. To jest 140, na 100 km na godzinę to jest około 15 minut. Na odległości 100 km. A jeszcze staliśmy. Znaczy on to jakoś uśrednia, bo jak wyjeżdżaliśmy, to pokazywał 19.15. Byliśmy jeszcze w przychodni i byliśmy jeszcze sikni. Czyli w zasadzie pod przychodnią nastawiło. A byliśmy jeszcze sikni. Gdzie ja? No to ty. Ty mówisz, że staliśmy, to ty spałeś, a nie siedziałam. Na pewno nie siedziałam.
Przejechanie 800 metrów. Zjedź 80 w kierunku. A, to już zjeżdżamy. Aha, trzeba pójść. Zjedź szosa Lublińska. Kartę wziąć? M-Bank? M-Bank. M-Bank. No, ona tylko Amerykacja tylko wpakowała. Może ma tylko? No, może ma. Flixbus pewnie ma. Pewno, że ma. Jeżdżą stale. Dzień dobry. Dziękuję, do widzenia. 27,90. Trzymaj się lewej strony. W kierunku centrum przez 6,5 km. Zajazd pieprzni, a nie wiem. Pieprzni płaszcz.
Jeszcze skiereczka. W trasie numer 8, drodze numer 80, tak? Przejechano 400 metrów, trzymaj się prawej strony. No, bardziej się nie da. Nie musimy bardzo dobrze wydać. Trzymaj się prawej strony. Kolego. Przejechano 250 metrów. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony. Następnie, po przejechaniu 60 metrów, skręć w prawo na rondzie. Pierwszy zjazd.
prawo na rondzie, pierwszy zjazd Tadeusza Kościuszki, następnie po przejechaniu 90 metrów skręć w prawo Bolesława Chrobrego. Skręć w prawo. Polka. Przejechaniu 200 metrów, skręć w prawo, 80, 15 w kierunku Gdańsk. Skręć w prawo przy Kaszowniku. Przejechaniu 250 metrów, przejedź przez rondo, drugi zjazd, 91, 80, 15 w kierunku Bydgoszcz. Przejedź przez rondo, drugi zjazd przy Kaszowniku, następnie po przejechaniu 500 metrów, trzymaj się lewej strony. Po przejechaniu 400 metrów trzymaj się lewej strony. Tam zajeżdżają. Wyjeżdżają, tak.
pociąg wjadę, to po prostu mogę się zatrzymać dopiero w Sopocie. Po przejechaniu 400 metrów skręć w lewo na rondzie, trzeci zjazd, 80... w kierunku Bydgoszczy. Jedź 80 generała Józefa Bema w kierunku Bydgoszczy przez 8 km. Plazy wszyscy jadą. Ale to trzeba robić, no dokładnie, to trzeba robić szybko, nie? But w podłogę i jedziesz.